Siema, siema, widzu, 2022 jest dziwny, bardzo dziwny. Fagata wiadomo, co na nią wyszło. Pierw mówiła, że odpowie, potem powiedziała, że nie odpowie, potem jej przydupas odpowiedział. Generalnie jeden wielki mętlik, czyli takie bardzo dobre podsumowanie Fagaty, że w sumie to nie wiadomo, czy ona będzie mówić prawdę, czy chce mówić prawdę, czy będzie obślizgła, czy nie. No i tak samo się stało teraz na Twitterze, bo ciekawa akcja wyszła. Dała taki jeden bardzo populistyczny tweet, jako Fagata, dalej się nie odnosząc do tej sytuacji, która wyciekła. Czy jak nie jest moim ojcem, a mówię do niego tato, to też powinnam dostać prezent na Dzień Dziecka. Takie wiecie, mówię do niego daddy, ale śmieszne, ale jestem bardzo... Jakby to ktokolwiek napisał, to zgaduję, że było haha, beka, wiesz, śmieszne, haha, mówisz do swojego chłopaka daddy, ale z faktu, że Fagata to napisała, to dużo ludzi ją zaczęło krytykować. Ładne rzeczy pisać i odwrotność tych ładnych rzeczy. Aż w końcu Fagata napisała i bardzo szybko usunęła. Ale się zesraliście, jak raperki nawijają I call him big daddy, he calls me little baby, to się wszyscy podniecacie, a jak ktoś to po polsku napisze, to wielki problem i jest się szlaufem. Wyciągajcie kija, to się może w końcu załatwicie porządnie i was przestanie... brzoskwinia boleć? To ewidentnie PR-owiec, albo ktoś napisał, że ej, mordo, ale ty wiesz, jaki miałeś skandal dopiero co, jakby co wyszło, jaka prawda o tobie, a ty takie rzeczy piszesz i ty się jeszcze dziwisz, że ludzie negatywnie na to reagują, no to usunęła bardzo szybko. Ogólnie te argumenty, no ja się nie dziwię, że to usunęła szybko, bo to jest argument typu Lil Musty albo Queen of the Black, że wiecie, no Polska nie jest na to gotowa. Na co? Na to, żeby być zrąbanym? Gratuluję. No i oczywiście jak ktoś zdążył screenshotować i wysłać jej to, co ona napisała i usunęła w komentarzu, to odpowiedziała na to, nie chciało mi się dyskutować z... Fakt, że Fagata na kogokolwiek tak pisze, to... Ale ktoś jej dobrze odpisał. To włącz Twittera, a nie przedniej kamerki używasz. Też odpowiedziała typu, haha, wiecie, dystansik, ale bardzo się cieszę, że mam takich fanów, którzy robią screena tweetów na wypadek usunięcia serduszka emoji. Ale Fagata często ma odklejki na Twitterze, na przykład ostatnio napisała, czy my serio żyjemy w czasach, w których ludzie podczas znajomości tworzą na siebie teczki, przy czym ona dosłownie ma tego swojego najlepszego przydupasa... tego McDonalda, który jest znany z tego, że zbiera teczki na innych osób, jego znajomych. Ale ogólnie po tym, że usunęła posta, widać, że się jednak przejmuje, wiecie. To jej granie typu zareklamuje płatki z planem ABC, bo wiecie, dystansik, to tutaj totalnie to wszystko zginęło i widać, że się dalej przejmuje i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ludzie będą to jej wytykać tak długo, aż dopóki, nie wiem, nie zrozumie, że źle zrobiła, przyzna się do tego, przeprosi, cokolwiek, wiecie, no, jakąkolwiek pokazać ludzkość, moralność. A nie, no właśnie, robić sobie z tego, że wykorzystała drugą osobę bez jakichkolwiek emocji dla pieniędzy oraz fejmu, robić sobie z tego reklamę płatków. Ja nie mam pojęcia, dlaczego Humor się na to zgodził, no ale to nie jest żadna poważna firma. Ja się dziwię, że Biedronka dalej ma ich na półkach. I Zebolek na Twitterze bardzo cennie zauważył, że brzydzi mnie to, że Humor wycofało płatki z Leksiem po jego aferze, gdzie nie było dowodów twardych, a na Fagatę są, to sobie billboardy ze śmieszkami z tego robią. Biedronka, kogo wy macie na półkach? Bo poniekąd, no, dosłownie mają na półkach firmę, która otwarcie się reklamuje wykorzystywaniem drugich ludzi, tak w sumie, nie? I to nie wykorzystywaniem typu, ej, mordo, weź mi, daj swój ołówek, pożycz i potem go nie oddajesz, tylko, ej, mordo, kocham cię, czuję uczucia do ciebie, ale w sumie to potem ci zrobię dramę, jak już będziesz chciał mnie odciąć. Bo nie zapominajmy o tym, że po związku, jak już wydoiła tyle, ile mogła Stuarta Fagata, zrobiła live'a, na którym chciała z niego zrobić potwora. To jest bardzo ważne, widzowie. Rozumiecie? Gościu ustawia wam całe życie dzięki temu, że dzięki jemu dostaliście fame i w ogóle, a potem jeszcze robicie z niego potwora. No coś pięknego. Ale w sumie dobra uwaga, jeżeli chodzi o dwustandardowość, że Leksia od razu wycofali płatki, nawet nie dali chyba na półki, albo dali i od razu ściągli, coś takiego. A jedyne, co na niego było, to jest filmik Konopa, który szybko był obalony chyba po tygodniu. A na Fagatę wychodzi coś takiego, nikt nie ma nic przeciwko, że te płatki były, no okej, niech se będą. Nie, jeszcze nie ma to aż tak źle, ale potem jeszcze reklamują, używając tej całej dramy i tego, co w przeszłości zrobiła złego, oni to reklamują, to według mnie to jest na poziomie kamerzysty. Czyli bycie osobą po prostu bez jakichkolwiek uczuć. Ja pierniczę, kumacie, używasz do marketingu tego, że kogoś wykorzystałaś. To jest dla mnie
tak abstrakcyjne. Ten świat influuje z roku na rok coraz większym ściekiem bez emocji. Po prostu pieniądze, pieniądze, pieniądze. Ja tym, co normalnie są, wiecie, takimi normalnymi influ, co pokazują twarz, to ja im współczuję, tak szczerze mówiąc, bo pewnie nawet nie można sobie znaleźć normalnie znajomego, bo masz z tyłu głowy to, że cię mogą wykorzystać. A jak jesteś z Warszawy, to w ogóle ci współczuję. Aczkolwiek nie współczuję ci, bo sam sobie tam wybrałeś, żeby tam mieszkać, bo tam więcej dealów będzie i bliżej do jakichś marek i w ogóle. Mandzio też trafnie napisał, czy płatki i umers wspierają i promują wśród najmłodszych wykorzystywanie innych osób do celów majątkowych, nawet kosztem ich zdrowia psychicznego czy kariery. Tak tylko pytam, może to o jakiś inny plan chodzi. Ogólnie plan Umers bardzo sprytny, to jest taki plan typu, o, wypuścimy w sumie ostatnie płatki i wątpię, że po tym ktokolwiek będzie chciał z nami współpracować lub Biedronka będzie tak chętna, żeby wprowadzać nasze nowe produkty, jeżeli nasz marketing tak wygląda. Mnie to tak dziwi, że różne marki się boją o PR i nie, na przykład nie bierzemy, nie wiem, Zeba albo Nitra, dlatego, że są kontrowersyjni, ale oczywiście, kuźwa, fagate, to bierzmy, reklamujmy i haha, to co zrobiła jest śmieszne. Już pomału efekty tego marketingu możemy zauważyć, bo na przykład taki Yoshi miał w planach wypuścić swoje płatki, ale jak zobaczył tą reklamę, to napisał im takiego SMS-a. Jasne, aczkolwiek jeśli chodzi o robienie czegoś wspólnie. Niestety przez sytuację z Fagatą i kampanię reklamową, która całą sytuację przełożyła na żart o planie ABC na dobre śniadanie, to będę musiał odmówić. Nie chcę być kojarzony z takimi akcjami i stawiany obok osób jak Fagata. Imo, zły ruch. Ale nie będę się wcinał w kogoś marketing. Tutaj mnie Yoshi, tak szczerze mówiąc, zadziwił, bo nie spodziewałem się go za osobę, która aż tak bardzo patrzy na takie rzeczy. Ale biorąc pod uwagę, że nawet Yoshi nie chce już robić płatków z nimi, no to zgaduję, że jedyne osoby, które będą chciały, to jacyś tiktokerzy, którzy i tak mają wyrąbane na PR i jakąkolwiek moralność ludzką. Bo dość, że Yoshi odmówił, to Julia Żugaj tak samo odmówiła współpracy i robienia razem płatków. Ciekawe to jest w sumie, że na przykład taka Biedronka serio dalej ich ma, no bo to jest taka... Trochę oni odkrywają ścieżkę do takiego bardzo chamskiego marketingu, typu o, jakaś influencerka coś zrobiła, to dobrze, bo nieważne jaki rozgłos, ważne, że jest rozgłos. I teraz czekajmy, aż na półkach Biedronki pojawią się, nie wiem, no kurde, kawy tego, kamerzysty czy coś takiego. Bo przecież nieważne, co człowiek zrobił, ważne to, że jest rozgłos i że się sprzeda produkt. Teraz czekać, aż nie wiem, ketchup Queenowy Black na przykład będzie w Biedronce. Śmiesznie też dla mnie jest to, że są osoby, które serio bronią Fagatę. Bronią tak bardzo, jakby ona nic złego nie zrobiła. Powinni robić to samo, co Fagata robi, czyli po prostu wsadzić jak takie zwierzę, jakie one było, takie co wsada głowę po prostu w piasek i się chowa i udaje, że go nie widać. A bronić ją? Broniąc ją, to jesteś na tym samym poziomie, co osoby, co bronią kamerzystę i się cieszą, że wrócił na TikToka i że wraca do internetu pomału. Czy przesadzam i czy mam obsesję, jak Wardęga z Wersow? Nie, Wersow się przyznała i wie, że zrąbała i coś złego zrobiła. Fagata się cieszy i jeszcze sobie tym reklamuje płatki. Ja się z tobą, widzu, żegnam. To był, nie wiem, odcinek z newsów, czegokolwiek, kuźwa, to było, nie wiem, z mojego rantu troszeczkę. Ja się z tobą żegnam, miłego dnia ci życzę i pamiętaj zostawić lajka, ty ciulu głupi.